Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. No to moi drodzy, zaczynamy. Jak zwykle do mnie nie dotarł brief, jak się ubieramy, jak goście i Aga mają czapki, ja jej nie mam. Jak się omawiamy, że zakładamy wszyscy, tylko ja jest, zostaję w czapce. No ale dobrze, dzisiaj piękna pogoda za oknem. Tymczasem spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o kawie. Łukasz Wichłacz, CEO i co-founder Dzień dobry, cześć, dziękuję dobry. za zaproszenie. Bardzo nam miło. Bardzo nam miło i mam nadzieję też, że widzowie tego podcastu, bo tacy też są, nie tylko można go słuchać, ale też oglądać, doceniają, że już od kilku odcinków stoi ołtarz na stole. I nawet jak zmienił się stół i zmieniła się studia, nasza wystawka została i pieczołowicie to ustawiamy za każdym razem. W pięknych kolorach no. i z cudowną treścią w środku. Wszystkim. I tu i tu. I tu i tu i, i można już zamówić i także na stronie CoffeeDesku. Super. Tak. I na waszej też. No. Tak. I na naszej też. Będziesz tak całe, całe, całe reklamować. <grymne> tak, tak, tak. Ja tak się właśnie. uczę od najlepszych TikTokerów, jak robić taki content, że przez godzinę opowiadasz, że produkcie <grymne> i w ogóle <grymne> <i> nie <grymne> zaczynasz Dobrze, skończymy. Tak, <grymne> koniec koniec produkcji. To, plac, to, 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 to samo, co, co ja widzę, mamy, mamy, mamy podobne podejście, Ja też zawsze chcę ucinać, ucinać handlowy. Tak. E, dobrze, zadajemy wszystkim pierwsze takie samo pytanie w tym podcaście. Czy pamiętasz swoją pierwszą kawę? Nie wiem, czy, czy pamiętam swoją pierwszą, ale te, które e, zapamiętuję. Dawno nie, uczestniczy, nie uczestniczyłem w takim podcaście, więc muszę sięgać z czasem, pamięcią chyba. Natomiast e, pamiętam dobrze, pitę te kawy trzy w jednym na studiach, które mi cholernie smakowały, e, bo były, nie wiem, co dodawali do środka na pewno było dużo cukru, ale coś, co pewnie jest odpowiednikiem słodkości glutaminianu. E, I bardzo, bardzo je lubiłem. Nie? I no, na studiach z tej kawy piliśmy takiej oporowo. E, Natomiast chyba nie dlatego potem się zajęliśmy kawą, bo <noise> była jakaś przerwa. A dlaczego potem zajęliście się kawą? No szukaliśmy takiego zawodowego pomysłu na życie z chłopakami, z Marcinem i z Jackiem. No i jedną z rzeczy, która nam przyszła do głowy, była kawa. Którą wszyscy piliśmy. Dalej byliśmy pewnie na etapie bardzo zbliżonym tego trzywiednym, chociaż Jacek zawsze przytacza taką historię, że on już wtedy miał w domu jakiś albo seko, albo gadzie. Mm. Wyobrażacie sobie taki malutki ekspresik, gdzie pewnie sypał zmieloną kawę. Tam za wiele się nie działo dobrego w tym ekspresie, ale ja to już robię w domu espresso, więc to jest dobry pomysł. Wejdźmy w kawę. No i tak, tak zaczęliśmy na początku, e, naprawdę bez, bez dużej wiedzy, i tutaj podziękowania dla wszystkich, którzy stanęli na naszej drodze i na tej drodze edukacji stali, bo to była bardzo duża wartość. Właśnie przeglądając ostatnio jeszcze pierwszy przewodnik, trafiłam na, na cytaty z, z Artura Porady i Marcina Michalika, którzy, którzy mówili o tym, że, um, że trzeba było się składać na to, żeby zamówić Hemeksa ze Stanów, a potem przyszedł COVIDes i wszystko się po prostu rozlało po Polsce. To... I nie tylko po Polsce. I nie tylko po Polsce. Um, może chciałbyś nam trochę powiedzieć o tym, jak to się, się zaczęło i jak wyglądał ten rynek. Wtedy? Fajnie że, fajnie, że wspomniałeś chłopaku, bo to akurat e, tych dwóch gości to jednych z tych e, największych w kontekście edukacji kofideskowej. Więc serdeczne pozdrowienia dla nich. E, Przyjeźnimy się bardzo blisko do dzisiaj, więc jakby wszystko dobrze poszło po drodze. <grym> A jak to się rozlało, no pewnie nie było tak, że się rozlało rachcia i szybciutko. Trochę to, to trwało. Warto też wspomnieć, pewnie, że my na początku jako Coffee Desk na początku w ogóle nie było Coffee Desk, na początku był Coffee Trader i naszym pierwszym pomysłem było sprowadzanie kawy głównie włoskiej redystrybuowanie na rynku polskim, a na kawę speciality i akcesoria trafiliśmy. W taki sposób, że ja akurat e, mam sporo rodziny w Szwecji i często tam jeździłem. Dziś trafiłem na firmę e, Johanny Strom, wtedy to się tak nazywało. Znaczy dalej się tak nazywa, tylko zmieniała zmienia się struktura właścicielska. Natomiast oni byli jedną z takich e, pierwszych e, palarni, na którym ja trafiłem, Gdzieś trafiliśmy na, na te akcesoria. Potem właśnie przyjechał do nas Marcin Michalik, pokazał nam, jak się zaparza kawę w dripie, i mówimy: wow, I to jest kawa, że tak może to smakować i wyglądać. Totalnie się zakochaliśmy od e, dnia pierwszego. No i faktycznie potem od e, słowa do słowa, od maila do maila, od spotkania do spotkania. E, okazało się, że ten rynek no, w Polsce oczywiście był, no bo e, to, to nie, 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 że Coffee Desk był, był pierwszy na rynku, było już sporo osób wcześniej a, i to dużo wcześniej i dużo bardziej zaawansowanych na tym rynku. Natomiast faktycznie e, był problem z dostępnością tych produktów. To tak jak chyba Artur w którejś e, historii opowiadał, że to wtedy sprowadzali Chemexa ze Stanów i trzeba było płacić cło i bardzo drogie wysyłki. E, nie było żadnej skali tak naprawdę. No, sami dobrze wiecie, ile było wtedy kawiarni speciality, więc nie było gdzie tego sprzedawać. Popytu od strony takiego retailowego też nie było. No i faktycznie my też się na początku wspieraliśmy taką, takimi partnerami, tak jak właśnie Johan ze Szwecji, gdzie oni już dość długo byli na rynku. I oni już byli wtedy dystrybutorem AeroPressa, dystrybutorem Hario, przez to, że mieliśmy bardzo fajną relację. No to jak jechała do nas paleta kawy, no to mogliśmy sobie zamówić jakieś tam akcesory. I tak to się wszystko zaczęło. A potem, jako że byliśmy biznesem B2B wtedy w zasadzie wyłącznie, albo zaczynaliśmy tylko z takim biznesem dla klienta indywidualnego, no to E, właśnie zaczęliśmy się kontaktować z tymi dostawcami, producentami de facto, tak? E, nie wiem czy AeroPres, czy Hamek ze Stanów, czy Hario z Japonii. Co było fantastyczną przygodą, bo my się bardzo dużo na tym uczyliśmy. Okazało się, że jest jakaś taka, nie wiem, czy to nisza czy miejsce na rynku. Oni szukali partnerów w Europie we wschodniej Europie tym bardziej, bo tutaj się po prostu nie zawiele działo. No i gdzieś trafiliśmy na siebie. E, no i ta współpraca się bardzo fajnie rozwijała, bo my, my pokazywaliśmy, że potrafimy budować ten rynek, zyskiwaliśmy sobie zaufanie, oni byli bardzo zadowoleni z tych wyników. No i po, po jakimś tam czasie, tak jak patrzymy teraz, to dla, dla wielu z tych mark jesteśmy największym dystrybutorem w Europie. To jakby pokazuje, gdzie na początku zamawialiśmy wiem, jedną paletę, to teraz zamawiamy co chwilę gdzieś na przykład kontener. Więc to naprawdę pokazuje, jak ten rynek w ogóle w Polsce i w Europie. Środkowo wschodniej, bo my głównie na tym rynku jesteśmy obecni, a się rozwiną. No, tak patrząc, to jest niesamowite jakie to są ilości, nie? bo to zaczynając od ciężko było sprzedać karton Aeropressa, a mm. dzisiaj to jak masz. Jak czasem po prostu brakuje ci na przykład palet. Nie? To są tego typu a tego rodzaju liczby. A który rok był przełomowy w historii Kofidesku? Także zauważyliście, że kurde, nie mm. tylko, że to kliknęło. Ale że to już jest fala i ona wzbiera. Więc co ten początek? My chyba startowaliśmy z Cofideskiem, to jakieś było 2012 13 chwileczkę wcześniej już był Coffee Trader. I myślę, że ten pierwszy rok, dwa to szybko poszło, bo ja pamiętam kiedyś, jak robiliśmy te zestawienia, że tam w pierwszym miesiącu Cofideska w ogóle to było chyba 17 zamówień. Pamiętam, że się z tego śmialiśmy, że 14 z tego było złożonych przez nas, więc były trzy zamówienia total po prostu to, w ciągu nam co, miesiąca. Idzie, słuchaj, tak, tak, tak. W ciągu miesiąca, nie? więc to jest jedno zamówienie na 10 dni. To Naprawdę nie napawało optymizmem w pierwszych dniach, mm -hmm. ale naprawdę gdzieś po roku zbliżyliśmy się już tam nie wiem, do kilkuset czy do szybko potem do tysiąca paczek, i to zaczęło się mm -hmm. um, wszystko zmieniać. No. Pewnie takich momentów przełomowych było więcej. Myślę, że dzisiaj też to są momenty przełomowe, bo ta skala jest coraz większa, przyrost procentowy jest dość duży cały czas, a jednak jesteśmy już na, na zupełnie innej bazie. No i faktycznie też to trafie, zaczyna trafiać do, do mass marketu, no bo gdzieś jakaś obecność w takich dużych sieciach, czy nie wiem, czy czasem faktycznie, jak tutaj przytaczało, nawet chyba wczoraj jak Krzyś mówił jeszcze na stacji benzynowej tak, e, i tak dalej, i tak dalej. No to są over. rzeczy. Ja ostatnio byłem super pozytywnie zaskoczony, gdzie, gdzie byliśmy na starych bilanach w piekarni i oprócz tego, że można kupić świeży chleb i tak dalej, to na półce stoją filtry od arbs <grym> No dobra, fajna robota. Gdzieś tam zapytałem na kanale wewnętrznym, czy to, czy to nasz klient okazał się tak. Mówię, no to fajnie, no to, e, fajnie zrobiona robota, że e, klient może so, sobie kupić chlebę, <grym> kawkę, ale skończył mu się filtr do Aeropressa i może tak. e, sięgnąć po nie na półce. Także pewnie takiego jednego momentu ogromnego nie było. No, a ten moment pandemiczny był taki też, dość mocno ym, zmieniający życie kofideska. No to prawda. No bo I to jest od... ciekawe, bo dla całej branży speciality, znaczy dla większości branży speciality, to był trudny moment, no bo kawiarnie naturalnie. Palarnie w dużej części też y, to odczuły negatywnie pod kątem biur, do których nie mogły dostarczać kaw. No z kolei sprzedaż do domu rosła wtedy. To prawda, no u nas ta, ta sprzedaż w no, zasadzie... Ale jest to zupełnie inna historia. Nie? Pierwszego dnia eksplodowała ta sprzedaż, hmm. właśnie mówię, w e commerce hmm. e, Nasze kawia kawiarnie, showroom. To zależy, jak to nazwiemy. To jest też ciekawy przypadek, bo no nasze... Ja je nazywam jednak kawiarniami, wiesz. Jak okay. Jakbyście wy ich nie nazywali, to mamy czasem... na tej samej ulicy. Mamy czasem... Ja a... Moja kawiarnia. Nazywam ją właśnie kawiarnią. Mamy czasem tradycyjnie. Cię, ciężkie dyskusje Postaram. na ten temat wewnątrz organizacji. E, nasze kawiarnie... Jeszcze pod... palarnię nie otworzyliście, Łukasz? Ale kontynuujemy. Nie, na razie się do tego nie, nie zbieramy, nie zamierzamy, także spokojnie. E... A propos kawiarni, to nasze kawiarnie podczas COVID-u miały wzrosty. To było dla nas, my sami w to nie wierzyliśmy. Mhm. Oczywiście nie w momencie, kiedy były zamknięte, natomiast kiedy można było sprzedawać na wynos i przez to, że zawsze u nas dużą częścią była ta sprzedaż spółki, to tam mieliśmy takie wzrosty, że one mhm. były większe od tego, co traciliśmy wow. na barze. Nie wiem, czy wielu klientów gastronomicznych, wiesz, jak potem były jakieś dopłaty czy coś, no to my mm -hmm. kompletnie nie mogliśmy nawet części biznesu pod to złapać, bo mm. dla nas cał całkowicie ten okres pod względem takim biznesowym e, ilości zamówień to był, był dużym su sukcesem. I faktycznie możliwe, że to jest też jeden z ważniejszych momentów w Polsce i e, gdzieś tam na świecie w kontekście spożycia kawy w domu, no bo ilość dripperów i urządzeń innych do zaparzania kawy do domu, no to wtedy... To geometrycznie wręcz rosło. rosło. Mm -hmm. Teraz mamy taki trochę biznesowy charakter, więc możemy to pociągnąć. A jak sobie potem poradziliście? Nie, bo, bo to ciekawe. Dużo mieliśmy takich rozmów. Ja tu mogę po prostu... jeszcze jeden fajny wątek dodać, ale to mów i do, mm -hmm. dorzucę coś jeszcze. Ja nie chciałem zapytać, jak sobie poradziliście z tym wyjściem z pandemii później, mm -hmm. bo to było dla e-commerce'ów duże wyzwanie, a jednocześnie inflacja w Polsce, jednocześnie już ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie mm -hmm. rozpoczęta przez Rosję, to wpłynęło też na Was. To już pojechałeś troszeczkę dalej, mm -hmm. e, już z całą historią, która się wydarzyła. Ja jeszcze bym tylko zahaczył o to, my, wiesz co poradziliście? Zrobiliśmy sobie dość dobrze. Oczywiście to dla nas też nie był ciekawy okres, bo my zwiększyliśmy wydatki na wszystko, zwiększyliśmy zatrudnienie, szykowaliśmy się jednak w tym e i do dalszych wzrostów. Te wzrosty nagle ustały, a potem w momencie e, wybuchu wojny na Ukrainie to dla nas to był jakiś e, no nie, nieporównywalny z tym, ale dramatyczny on w kontekście biznesowym. Nie? Że mm. u nas ten popyt w ogóle w jakiś sposób ustał i mm. on dopiero dzisiaj czy, czy niedawno zaczął się mocniej odbudowywać. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, bo. Nie masz, nie powinno być chyba aż takiego bezpośredniego mhm. skutku, ale taki był. Ale powiem ci, że jak rozmawiam z dostawcami, to dla niektórych dostawców, szczególnie z takim szerszym portfolio do domu akcesoriów, to niektórzy mieli naprawdę zły problem, bo oni kupowali całe fabryki. E, kupowali inne biznesy, bo skala, bo to Polska to Polska, nie? Ale nie wiem, Stany Zjednoczone czy coś, no to tam po prostu ilości tego wszystkiego. E, były firmy, które inwestowały dużą kasę, nie wiem, firmy z Azji, które inwestowały kasę w Stanach, no i potem to właśnie minęło i, i co z tym zrobić, nie? Mm -hmm. I oni zostali na przykład z ogromnym stokiem setek tysięcy, nie wiem, młynków do domu albo czegoś takiego. No, u nas na szczęście to się jakoś dość spokojnie zadziała. Jedną rzeczą, którą zmienił Coffee Desk w polskiej kawie, jest skala, ale drugą też jest podejście do biznesu i ta cała wasza um, relacyjność, imprezowość i tak dalej. Ja bym też chętnie posłuchała o tym, w jaki sposób prowadzicie biznes tak nie tylko biznesowo. Możesz doprecyzować. Nie chodzi o to, Ja myślałem, że Łukasza zgrilujesz o tego kawy który importował tę włoską kawę do Polski i po prostu ludzie są cały czas z niej jeszcze zakochani. Po prostu pomogłeś temu, no. Nie, chodzi mi o to, że bardzo wielu ludzi mówi o tym, że wcześniej w kawie było dużo konfliktów i że wy to zmieniliście i że zrobiło się po prostu w tym biznesie troszkę przyjemniej. Zresztą, no to chyba ja będę, mi będzie najtrudniej o tym wszystkim mówić w kontekście tego, czy, czy my coś naprawiliśmy, w, jakby w tej sytuacji. Faktycznie, pewnie jest tak, że no, nie jesteśmy konfliktowi i lubimy, jesteśmy otwarci do ludzi. I pamiętam, że faktycznie na samym początku była taka sytuacja, że gdzieś między, bo jakieś przepychanki, mo, może między palarniami czy kawiarniami czy coś takiego. Natomiast. Nie wiem, no. Fakt, że się pojawiliśmy na wszystkich eventach praktycznie. Nawet bym w drugą stronę zaryzykował, czy ludzie nie mieli nas dość, bo po prostu przyjeżdżaliśmy na wszystkie eventy z Jackiem, z Marcinem i z całą ekipą szalonych osób z Kofideska. E, gdzieś tam staraliśmy się odpowiadać zawsze za after party i za wszystko, co się działo dookoła też. E, wspaniały czas, z mojego punktu widzenia. Myślę, że nawiązaliśmy też dużo fajnych przyjaźni, e, no, które trwają do dzisiaj. To jest ciekawe, że mam wrażenie, że dzisiaj jak się pojawiają tacy weterani Kawowi, to wszyscy się bardzo lubią i się spotykamy i, i to dalej trwa, więc może coś faktycznie w tym jest. E, ja ostatnio jestem troszeczkę rzadziej na kawowych eventach. Może faktycznie było tego za dużo swojego czasu. Natomiast tak, co ciekawe, też pewnie w taki sposób trochę jesteśmy postrzegani na świecie, bo Polska, Polską, ale też no, przez to, że robimy biznes międzynarodowo, ale też zawsze jesteśmy na tych eventach dużych kawowych, czy to jest World of Coffee, czy w Europie, czy gdzieś na świecie, to też jesteśmy trochę z tym kojarzeni i ludzie to odbierają w taki bardzo, bardzo pozytywny sposób. I no, myślę, że to jest akurat. Z mojego punktu widzenia to jest spoko. Są, to są takie małe rzeczy, ale relacyjne, nie? podobnie jak te koty na pudełkach. No tak, tak, koty też ludzie sobie, ludzie kochają. Dzisiaj mamy zespół rysowników i kotów naklejamy dziesiątki czy setki tysięcy, ale nie zapominaj, że też możesz u nas zamówić sobie rysunek jakikolwiek zapragniesz. I ten rysunek <laughs> też prawdopodobnie zostanie zrealizowany. <laughs> tak. E, właśnie mi ostatnio chyba zbigniew nasz szef i e szykował jakieś zestawienie, że takich rysunków, nie kotów, które też są ręcznie malowane, tudzież rysowane, to takich niekotów też jest chyba z tysiąc miesięcznie, więc to jest, mm -hmm, wiesz, mm -hmm. po prostu mm -hmm. też y musi się ekipa napracować. Dział artystyczny. Tak. Dział artystyczny, tak. dokładnie. Tak. Mówi <laughs> <laughs> Mówiłeś o to tym, że, że jesteście znani na świecie z, z tych Waszych relacji i z tego Waszego bywania, ale chyba też sporo Wam to dało biznesowo i pod względem takich możliwości rozwoju w innych, w innych krajach. E, tak, to prawda. F fakt, że ten świat kawy, e, mam wrażenie, że jak czasem się spotykaliśmy, czy przychodziły doświadczone osoby do nas do pracy, czy ktoś, kto nie wiem, kto nam pomaga, czy nasza rada nadzorcza i tak dalej, to często e, dziwi się, że jednak ten świat kawy speciality. Nie jest w sensu stricte taki zawsze biznesowy, nie? że czasem mamy dobrego partnera i chcemy podpisać umowę i nie zawsze jakby jest to możliwe, bo ktoś mówi, znamy się już tyle lat i po prostu zawsze tak będzie i nie musimy niczego spisywać, co dla osoby spoza biznesu kawy speciality może być niewiarygodnym, no tak, ale jak coś się stanie, no nic się nie dzieje, no bo to jest coś więcej niż jakaś tam relacja, po prostu czysta przyjaźń często nie? i to faktycznie... Działa i muszę przyznać, że nigdy się na czymś takim nie zawiodłem, nie? Przez tyle lat, więc to naprawdę jest jakaś e, absolutna wartość. Jeżeli chodzi o takie ciekawe tematy w tym kontekście, nie wiem, to też taki relacyjny wątek. E, no dzisiaj mamy joint venture w, na Bliskim Wschodzie i prowadzimy je z rodziną królewską. E, za mamy showroom w Dubaju, i to też się zadziało przez relacje. I umowa, którą negocjowaliśmy bardzo długo, też nam się wydawało, że to się po prostu nie wydarzy. E, natomiast na koniec wszystko było ok, i gdzieś tam prawnicy się musieli przepychać, a, a my po prostu, zarówno strona e, tutaj polska, jak my, jako Coffee Desk i strona. E, Emiracka. Emiracka, dubajska e, cały czas była i troszeczkę patrzyliśmy na to wszyscy z boku. I dlaczego oni tam nie mogą dogadać tych kilku akapitów czy coś takiego. E, fakt, że formalnie ten, ten wątek był dość długi. Natomiast e, to też, też z relacji, bo to też był taki wątek, gdzie jeden z naszych, e, jeden z, jeden z naszych handlowców, Marko Duric, e, po prostu miał przyjaciela, który zaczął pracować tam w Emiratach, e, przedstawił Coffee Desk i ekipa stamtąd, która miała już kilka kawowych biznesów, mówi: Ej, chcemy, ten Coffee Desk tutaj w Dubaju, ale jak? No i tak to się wszystko zaczęło. Potem Saud z przyleciał do nas w lutym, do Koło Brzegu. Wybierał się, wybierał się na tydzień. E, natomiast e, no, po pierwszym spędzonym dniu w Koło Brzegu i wyobrażasz sobie, jakiej pogodzie, rano wstałem, ja już wszystko, wiem, ja jestem zdecydowany, proszę zabierz mnie tylko e, ten rago do domu. No i poleciał, poleciał Pycho z powrotem na lotnisko do Berlina i poleciał do domu. Także był chyba tylko kilka godzin finalnie z tego całego tygodnia. A jak wygląda ten biznes dubajski? Wiesz co, to jest taki, to jest jeszcze startup, mm -hmm. bym powiedział, więc to tyle to jest fajne. Natomiast tak, mamy joint venture z, z tą ekipą z Dubaju, to jest trzech wspólników, z którymi się dobrze znamy. Zaczynaliśmy tam też od samego B2B, trochę podobnie jak w Polsce, natomiast nie sprowadzaliśmy kawy włoskiej, tylko zaczęliśmy dystrybuować akcesoria. Kawowe głównie. To ciekawe, to też rozwija się gdzieś tam przez relacje, bo szliśmy do naszych partnerów i my wysłuchajcie, będzie się otwierał na Bliskim Wschodzie, czy może chcielibyście być naszym partnerem? I odzew był super, no bo oni mieli jakiś tam partnerów na miejscu, ale na przykład oni nie robili jakiejś dobrej roboty i, i było hmm. łatwo się gdzieś tam dogadać w niektórych wątkach. Mamy showroom, to też jest akurat fajna sprawa, bo nasi partnerzy mają palarnie kawy. Więc wynajęli większą powierzchnię, więc mogliśmy się tam fizycznie zmieścić i mamy po prostu lokalizację, biuro, magazyn, showroom i tak dalej. I niedawno wystartowaliśmy z takim na razie malutkim e-commercem, który będziemy sobie powoli organicznie rozwijać. Także mamy postawione fundamenty i będziemy mogli powoli zacząć się rozwijać. I to też nie jest tak, że ten rynek jest jakiś ogromny, bo same Emiraty to jest około 10 milionów ludzi z tego co pamiętam. Z tego też musimy wiedzieć, że jest jakaś spora część emiratczyków. Dużo ludzi to są ludzie przyjezdni, który, którzy pracują tam. Niekoniecznie oni są klientami na kawę speciality w pierwszym jakby podejściu. Ekspaci są. No, jest to specyficzne, na pewno też. Ne. Natomiast, mhm. no, Dubaj jest w jakiś sposób centralnym miejscem w, 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 tamtym, w tamtej części kuli ziemskiej. I faktycznie można tam znaleźć o wiele więcej rzeczy. Czyli na przykład, nie wiem, wystawiamy się na targach w Dubaju, no to może się pojawić ktoś, nie wiem, z Egiptu, kto chciałby otworzyć biznes z nami w Egipcie i tak dalej i tak dalej. Więc to są jakieś takie ciekawe wątki, które się zaczynają, rozwijają, obserwujemy to bez jakichś większych, wiesz, expectations i. E, patrzymy, co się dzieje. Także mamy kogoś, kto nam pomaga prowadzić ten biznes, e, zagląda tam, my jeździmy tam raz na dwa miesiące, powiedzmy, na zmianę. E, śmiejemy się, że mamy w Cofidesku też takie work and travel dla osób, które już długo z nami wytrzymały. To możemy je e, zabrać ze sobą do Dubaju i faktycznie jeżdżą ludzie z przyjemnością. Prawie e, jak Erasmus. E, prawie jak Erasmus. E, I wiesz, tutaj ktoś pojedzie z marketingu, teraz była ekipa z logistyki. No i oni sobie rozmawiają między sobą, łączymy gdzieś wewnętrznie te teamy. No jest to bardzo fajne doświadczenie, na pewno, nie? Nie wiem, zobaczymy jak to biznesowo w długim terminie. Myślę, że tutaj wiele może się różnych rzeczy wydarzyć, ale na pewno jest to ciekawe, ciekawa przygoda. A czy będzie też Erasmus w innych krajach? No zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie. A nie wiem, ile Łukasz może mówić. Ile możesz mówić? Czasu? Nie. nie. nie, nie. To czasu jest nieograniczone. Te kamery mają, wiesz, zapis na kilka godzin. E, nie, ile bardziej mi jako, jako członek co? zarządu, ile możesz mówić. Wiesz co, no wiesz, no tutaj odpowiadam, że nie wiem, czy coś będzie, no to nic się wielkiego nie dzieje, mm -hmm. nie? Także myślę, że będę... Póki nie ci... jesteście na giełdzie. <laughs> Dokładnie, tak. Jesteśmy, mm -hmm. jesteśmy spółką akcyjną, jesteśmy po tych dwóch rundach crowdfundingowych, nie jesteśmy spółką publiczną, Natomiast, no, też aż tak nie, nie o wszystkim oczywiście możemy mówić, natomiast na tyle, na ile można, to chętnie się dzielimy, to wiedzą zawsze. No to które kraje, już Aga zapytała? Poprosimy o listę i daty wejścia na te konkretne rejestry. Może, Ale to być, musia może być musiał Musiałbyś, <grym> też się z nami trochę wytrzymać, bo to po 10 latach pierwszy raz się jedzie. <grym> no jest to naprawdę. No tak, fajna przygoda. To, to, to jeszcze o tej przygodzie polskiej, gdybyśmy na chwilę wrócili, 2024 rok, jakie macie dalej plany na Polskę? Wiesz, co chcielibyśmy rozwijać się na razie jeszcze organicznie, i no, jakby chcemy się cały czas rozwijać w naszych trzech kanałach, tak? My robimy to B2B a i B2C, przez które patrzę dwa kanały, to są kawiarnie i e-commerce. Showroom. I we wszystkich, we, wszystkich, we wszystkich kanałach widzimy potencjał, chcielibyśmy się w nich rozwijać. Szczególnie ostatnio e-commerce i, i kawiarnie wyglądają bardzo fajnie i widzimy duży potencjał. Nie? Nasze kawiarnie akurat, jak pewnie często z nas zaglądasz, są pełne od rana do wieczora w Warszawie. Staram się omijać. Są, nie, bo jest duża kolejka. No i chcielibyśmy, widzimy potencjał na to, żeby było tego więcej. Chcielibyśmy pewnie się docelowo też otwierać w innych miastach, no ale to do tego oczywiście jest potrzebna inna na troszeczkę struktura organizacja logistyka, więc na razie z tym spokojnie, ale mamy to też na pewno na oku. A, ale też widzimy duży potencjał w Warszawie. No, Warszawa jednak, to jak sami wiecie, jak pisałeś książkę, 25% kawiarni speciality jest. Ja, ja nie wiem, to jest możliwe. Ja słuchajcie, musiałam przeczytać to sobie milion razy przed spotkaniem prasowym, żeby zapamiętać te liczby, a Ukar rzucił na to chwilę przed podcastem okiem i pamiętam większość. Wow. Ehm... Dobry jest. Dziękuję. E, Widzicie co? I, I faktycznie ten rynek kawy, no wiadomo, to się tak rozkłada, że to są większe miasta, no ale Warszawa bardzo mocno koncentruje ten rynek kawy i my widzimy to samo, nie? Ilość naszych klientów, wiadomo, że troszeczkę jest to wzmocnione przez e, tutaj nasze placówki offline, e, ale faktycznie Warszawa jest bardzo mocna i widzimy bardzo duży potencjał. Zresztą, jak sobie spojrzymy na inne sieci kawiarniane, tuż abstrahując, czy to jest specialty, czy niespecialty, czy semi specialty, e, to, to mają tych lokalizacji naprawdę sporo i widać, że ci ludzie chodzą do tych kawiarni. Ale mam też wrażenie, że coraz bardziej ludzie to speciality doceniają. Nie? Że nawet jak rozmawiam z osobami, które są spoza branży, czy tak nie wiem, amatorsko piją kawę, to mówią, i teraz już nie chodzi, czy to jest Coffee Desk, czy po prostu inna dobra kawiarnia speciality, to faktycznie to doceniają. Mówią, widzą tą różnicę, a, i czy to w obsłudze, czy w kawie, czy w przekąskach, czy w designie, czy w, nie wiem, w soundscape'ie, czy w czymkolwiek innym. A, I to jest bardzo fajnie obserwować, nie? że ta mhm. kultura się zmienia. W mniejszych miastach pewnie jest trudniej. Albo w innych zakątkach, bo nawet ja widzę, jak czy w Kołobrzegu my mieszkamy. No OK, to jest mniejsze miasto, chociaż też jest fajne, że te kawiarnie speciality się otwierają. Ale jak na przykład ja jadę już do Szczecina, to tych miejscówek nie ma aż tak dużo. I gdzieś to widzę, że każde miasto troszeczkę swoim, swoim tempem. Ale wracając jeszcze do planów, no to przede wszystkim widzimy, widzimy cały czas bardzo duży potencjał i to jest super z branżą speciality, że ten sufit jest cały czas przesuwany. Czyli jak my kiedyś myśleliśmy, dobra, trochę tam tych paczek sprzedamy kawy i zobaczcie w ogóle na rynku palarni polskich, nie? Otwiera się jedna za drugą palarni, w niesamowitym tempie, kawa jest super jakości. No I tylko, i tylko... <laughs> oczywiście, no wiadomo, że są, są, są sytuacje wyjątkowe, Ja Mówię tak generalizując, <laughs> nie? Jasne. To naprawdę jest dużo dobrych polskich palarni i można przebierać w nich i to, e, czy ziarno, czy to w ogóle jak wyglądają opakowania i jak one się profesjonalizują w ogóle wewnątrz, jakie są zespoły, jak, jacy stoją za tym ludzie, to jest naprawdę... No zobaczcie Warszawy na przykład. Ty, Ty, Krzysztof, pewnie wiesz najlepiej, nie? ile tych polarniów jest i to jest jedna na drugiej wręcz. I, mm -hmm. I to są naprawdę, się robią spore organizacje. Zobaczcie, te polarnie zatrudniają po kilkadziesiąt osób, działają międzynarodowo. To już nie są, wiesz, to nie jest piecyk tam i, i, i dwójka ludzi. To są po prostu profesjonalne mega organizacje. A, a, a z drugiej strony patrząc, a jakie są ograniczenia dla branży speciality? Bo to jest ciekawe, jak ona daleko, jak ona wysoko, jak, jak ona bardzo może urosnąć, a gdzie się zatrzyma, bo nie wiem. Skończy się kawa Speciality. No, na przykład. Chociażby, nie, nie wiem, wydarzą jakieś wydarzenia ekonomiczne, które to, no to... które to zahamują. W to, że zmieni się jakiś trend, to nie bardzo dzisiaj bym mm -hmm. w to wierzył, bo chyba nie widać czegoś innego, nie? Żeby, Sech, nie żeby jestem... to miało zachwiać pozycją Speciality na całym rynku kawy, tego segmentu. No, ale różne rzeczy się wydarzają. Ja chyba nie jestem dobrą osobą, żeby pytać, bo tak po pierwsze, ja mega wierzę w, w ogóle w jakość i w branży Speciality na każdym polu, i to nie chodzi tylko o kawę, wszędzie. A po drugie, to jestem chyba trochę marzycielem, nie? więc no ja, ja, go, ja go nie widzę. I zawsze, właśnie jak też rozmawiamy, nie wiem, czy z inwestorami czy coś, to się pytają, a gdzie jest ta ICSU? Ja no ja go nie widzę, bo z mojego punktu widzenia to moglibyśmy, e, ktoś mi powiedział e, wczoraj chyba taką, i zapamiętając to, to zdanie, jak otwierasz coś w Warszawie albo w Polsce, gdzie obiecujesz ludziom jakość i ją bronisz w 100%, to masz kolejkę ludzi. I niezależnie od tego, ile tych miejsc otworzysz, w każdym będzie tak samo. Oczywiście jest pewnie jakiś sufit, mm. ale zakładam, że jakbyśmy otworzyli, nie wiem, kilkadziesiąt kawiarni w Polsce, to we wszystkie mogłyby być cały czas pełne, jeżeli oczywiście byśmy spełniali dalej obietnicę. Nie, że ktoś przychodzi, mm -hmm. obiecujemy, że będzie pyszna kawa, super jakość, super obsługa, e, nie wiem, będzie czyściutko, będzie pachnąco, będzie pięknie, będzie leciała ładna muzyka. I klient po to przychodzi, dostaje. No zobaczcie, masz w ogóle kawiarni, tak? Robiliście też, e, sprawdzaliście, Tadam, to chyba 10 tysięcy kawiarni. Tak. Specialty mamy 300, mamy 3%. No dla mnie, jeżeli to było 5%, ok, 10, ok, 15, ja nie widzę przeciwwskazań. E, no jednak też jesteśmy gospodarką, która rozwija się bardzo szybko dzisiaj w, w Europie, najszybciej zdecydowanie. To jest też ciekawe, nie? Mhm. To tak trzeba zobaczyć na te wykresy, żeby sobie to zrealizować gdzieś tam, czy uzmysłowić w głowie. Tak, bo urosliśmy przez ostatnie 3 lata z 12%, gdzie gospodarki są koło zera bardziej w Europie nie przez ten czas. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www.coffeespots.pl Skończyć tymi liczbami, bo już ludzie nie mogą wysłuchać. Słyszę, słyszę spadającą słuchalność tego podcastu, no. okay. y, Ale też to, to, to ja może bardziej właśnie o tej um, takiej um, romantycznej części i o tej inkluzywności branży teraz. Y, I właśnie, że nawet, nawet Mintel chyba w swoich badaniach gdzieś tam pod koniec zeszłego roku mówił o tym, że um, przyszłość branży to, to właśnie rozszerzenie się na tych klientów, y, którzy których wcześniej Specialty nie brało, nie brało pod uwagę. Którzy piją, nie wiem, kawkę z syropem, którzy piją sobie um, gotowe napoje RTD, jakieś tam zimne kawki w puszkach i tak dalej. Um, i że RTD, przestali... ready to drink. <laughs> tak. Jestem i że... tą gwiazdką, która jest zawsze na dole. <laughs> tak, i że przestaliśmy być w Specialty tymi, tymi takimi, no nie wiem, no, snobami, którzy uważają, że trzeba pić um, tylko i wyłącznie kawę z dripka i tylko parzoną w 95 stopniach. Um, czy czy wy, wy też dostrzegacie w ogóle to, że, że, że klient trochę się zmienia w branży? Nie no, zdecydowanie. No i ja akurat zawsze stałem i będę stał po tej stronie. No to, to branża speciality nie jest właśnie, nie powinna być zamknięta. My jesteśmy po to, żeby być otwarci jednak i w branży speciality przede wszystkim chodzi o, o jednak o gościnność. Nie? I oczywiście kawa jest super ważna i nie ma jakby speciality bez, bez kawy najwyższej jakości. Natomiast. Z mojego punktu widzenia, oczywiście wiem, że są różne definicje i jest ich kilka, jest jedna główna, ale gdzieś się, się to buduje dookoła. E, ale ja się nie zgadzam z tą, która da sobie kawę najwyższej jakości, ale ktoś by, nie wiem, nie przywitał się ze mną w, w normalny, kulturalny sposób, czy nie byłby dla mnie e, miły. No tak w, duży, w dużym skrócie. Ja, ja to postrzegam tak. E, I dlaczego mielibyśmy jako branża speciality zamykać drzwi dla niektórych osób, nie? To chyba, chyba nie o to chodzi, tylko hmm. chodzi o to, żebyśmy... E, no, nie wiem, co było, jakby na koniec wszyscy pili speciality, to nie wiem, czy to byłoby. Nie wystarczyłoby, żeby Oczy... tej kawy, no, nie? W sensie nie. Tak sobie... nie znam liczby. Nie wystarczyłoby, <laughs> jest to niemożliwe i tak dalej, nie? Ale z jakiego, z jakiego powodu mielibyśmy nie zapraszać innych ludzi? I wiecie, to z, z, z kawą speciality, czy. W ogóle z, nie wiem, czy z jedzeniem, jakością i tak dalej, no to są też osoby, które przyjdą i nigdy im to nie będzie pasowało, że one będą chciały zawsze wypić tą kawę, nie wiem, mieloną, gorszej kości, czy rozpuszczaną w domu i to też znowu nikt ich do tego nie namówi. Ja tak myślę, że na przestrzeń czasu stałem się taką osobą, która dużo bardziej akceptuje to wszystko, nie? I... Niech każdy robi na koniec dnia, co, na co ma ochotę, a my bądźmy w porządku dla ludzi i ich do swojej bajki. No i chyba tyle. To zresztą super w kawiarniach Speciality, że jak spojrzysz na cenniki na menu kawiarni Speciality i kawiarni sieciowej, mm -hmm. to pomimo tego, że jakość produktów w kawiarni Speciality jest dużo, dużo wyższa, to ceny są takie same, a czasem nawet niższe niż w sieciówkach. Tego akurat nie rozumiem, dlatego nam się potem nie zgadza ten Excel, nie? Jak tak. I się czasem nas ktoś pyta, no to musi być dobry biznes ta kawiarnia, mówię no, Kawiarnia może tak, ale kawiarnia speciality to już tak sobie. Tak, sobie. Hmm. To tak, ale się z punktu sam... widzenia gościa, klienta? Z to Z punktu jest widzenia super. gościa, tak. No. no bo de facto bo kawa... różnicę widzi dopiero jak kupuje kawę w paczce. Że tak. ta kawa mhm, kosztuje tak, 60 tak. zł, 70 zł, czasem 80 zł, czasem 90, a ta dalej kosztuje 19 za 250. I to jest gramów. w ogóle ciekawy wątek, poruszyłeś Krzysztof i ja nie wiem, co o nim myślę dzisiaj, ale często o nim myślę. No bo. Trochę to tak, musisz tak. Ludziom powinieneś, czy mo możesz, musisz zapłacić więcej, bo generalnie w branży speciality są ludzie, którzy są świadomi, pracują hmm. i potrzebują też robić więcej. Na sprzęt wydajesz więcej, ok. Na lokal powiedzmy tyle samo albo mniej, no bo powiedzmy, że te nie wiem, sieciowe kawiarnie są w topowych miejscach, i może zapłacą więcej. Produkt płacisz dużo więcej, no bo to, co ty wsypujesz do młynka, wsypuje jakaś tam sieciowa kawiarnia, no to jest kolosalna różnica, szczególnie, że one sobie czasem same palą kawę i wiemy na jakiej jakości ziarnie. Ogólnie. Trochę absurd, nie? Tak tak, 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 tak. No my nie płacimy za logo, tak? Jakby mamy swoje brandy, więc to nie prawda. musimy płacić jakiejś centrali w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek to indziej prawda. za. Ale jest to bardzo ciekawy wątek, nie? I, I daje dużo do myślenia. I natomiast jak sobie przechodzisz koło tych sieciowych kawiarni, to czy tam widzisz kolejki dzisiaj? Tak sobie chyba, nie? Tylko nie, na dworcu. Dokładnie to, to samo miałem w głowie, nie? że w jakichś lokalizacjach może. No to jaki, jaki jest przepis na kawiarnię, przed którą ustawia się kolejka? No właśnie dajesz ten, obiecujesz najlepszy produkt, dajesz go i stoi kolejka, no i po prostu tyle. No, no, Okej, okay, no to. Zobacz, Świetnie, łukasz, jest... nie wiem, czy wiesz, że rolki na Instagramie i TikToku mają już 90 sekund, a nawet dłużej nie musisz się mieścić w <noise> No tak serio, no. Wiadomo, że jest dużo składowych, nie? I dla mnie takie składowe, to dzisiaj już o nich e, kilka razy powiedziałem, ale to jest no po prostu dobrej jakości produkt kawa, tak? No bo na tym się skupiamy, ale to pewnie nie tylko kawa, bo chcemy dobrą herbatę, dobry napar. E, powiedzia... Dziękuję, że to mówisz. Powiedziałeś, powiedziałaś, powiedziałaś, e, też RTD i z tym się też zgadzam, bo ja na przykład sam nie zawsze mam ochoty na kawę, ale chciałbym się napić jakiegoś fajnego napoju i chciałbym wiedzieć, jaki ten napój ma skład i co to jest, a może jest interesujący. Tu jest szruma? No, piję szruma, kocham szruma. Oh. Oh, po, pozdrawiam dziewczyny, oh. jestem fanem relaksu ze szruma, chociaż dzisiaj rano wypiłem Power akurat. Dzięki eee, za ten product placement. Jeszcze <noise> dziewczyny bo jakoś, mam nadzieję, wyślą kartonik. Zgrzewka kartonik. Zgrzewka. Eee, on Lemon też jest fajny. <noise> on Lemon jest bardzo fajny, też lubię On Lemon. <noise> Ale no dokładnie, no na tym to polega, nie? I potem idziesz do zwyczajnej kawiarni, i tam masz po prostu Coca-Cola i Sprite, nie? Czy coś. No. Albo co gorsza, Pepsi. <noise> Akurat nie mam tak. <noise> natomiast... No wiesz, co chodzi, nie? Ale chodzi też o to, o czystość, chodzi o to i to też, znowu wracając do tego, też są pewnie większe koszty, jak my tą czystość eksploatujemy. fajne składamy. toalety. Fajne toalety, czyste toalety, papier, ale też muzykę, ale też, żeby ta muzyka, po pierwsze, jak jest dobrana, po drugie, z czego naleci. Mm. Jak byś w naszych kawiarniach, to pewnie widzisz, że staramy się nie oszczędzać na takich rzeczach i mamy wrażenie, że to potem wraca w jakiś sposób, nie? Mebel, na jakim siedzisz, albo jak on wygląda. Tak dalej, no to wszystko jest jednak ważne. No i teraz z drugiej strony, oczywiście, może się po, pojawić ktoś, kto chce otworzyć kawiarnię, ale nie ma na to takiego budżetu, bo te rzeczy, które wymieniam, wszystkie pewnie kosztują. Natomiast I dalej da się to zrobić. Da się to zrobić, ale wtedy, moim zdaniem, się koncentruje 100% na po pierwsze, na właśnie jakości produktu, po drugie, na obsłudze, jakości obsługi i pilnowaniu tego, bo nie zawsze ta osoba jest w kawiarni, czasem są osoby, które pracują, a po trzecie, ale tu już chyba poruszyliście gdzieś. Się, u siebie w odcinkach, żeby jednak też liczyć to od pierwszego dnia. To nie muszą być jakieś super zaawansowane rzeczy, ale myślę, że taki prosty nawet Excel, gdzie liczymy też już food cost, liczymy to, ile nam schodzi na koszt pracy i tego typu rzeczy, no to to jest też jednak bardzo ważne, nie? Bo to akurat mamy w, tutaj w szeregach naszego przyjaciela Krzysztofa. Wysyłamy do odcinka który, z Krzysztofem. Dokładnie, który, który u nas zajmuje się tymi rzeczami. No i od momentu, kiedy Krzysztof wszedł i porobił te tabelki, mówimy: Wow, dobra, czyli o to chodzi. Faktycznie to jest to. Gdyby przyszedł do Ciebie dzisiaj 25 latek albo 25-latka, e, osoba w tym wieku i powiedziała: chcę otworzyć kawiarnię, to byś jej powiedział, go for it. No jasne, jeżeli ma ochotę, to tak? że tak. No a dlaczego nie? Trudna branża. Naprawdę nie, ja tak nie uważam. No, w sensie każda branża jest tak samo trudna z mojego mm -hmm. punktu widzenia, praktycznie, i wyznaje to. No, jak robisz coś dobrze, to jest tak zawsze. Nie masz mnóstwo restauracji, wszyscy narzekają, nie? Branża gastro nie działa. Nie? Otwiera ktoś dobrą restaurację z dobrym produktem. Miesiąc, dwa, trzy, pół roku, kolejka, zaraz punkt obok, jeszcze jeden punkt. Wydaje mi się, że to tak jest tutaj przestrzeń cały czas duża. Tylko tych faktycznie jakościowych konceptów wcale nie jest tak dużo. Czasem ludziom się wydaje, że otwierają jakościowy koncept, ale niekoniecznie on taki jest. Mm. A przychodzi do ciebie 25-latek albo 25-latka i chce otworzyć palarnię. I co jej mówisz? Wiesz co, akurat na tej biznesie się nie znam, więc jeśli nie. Mm. Się nie to ja bym chyba powiedział, że palarnia, znaczy, no, pewnie, pewnie marże są bardziej spokojne i, i, i tutaj można zabrać. Natomiast to jest znowu produkcja jest pewnie troszeczkę więcej wątków. Mam wrażenie, że to każdy jednak musi znaleźć swoje miejsce. Ja bym się na przykład w tym nie odnalazł, bo dla mnie produkcja to jest w ogóle czarna magia, cokolwiek by nie było, nie? Że to jednak jest wątek taki troszeczkę inżynieryjny. Ja jednak preferuję tematy związane z tym właśnie. Sprzedać kupić, sprzedać, ale bardziej chyba ta obsługa klienta mi też leży, nie? że mm. jednak e, gdzieś od, może też przez to, że od dzieciaka pracowałem w gastronomii, bo moi rodzice prowadzili restaurację, jak miałem lat 12, to już tam jednak każda wakacja, nie tylko wakacje, no pracowałem tam, więc pewnie jak bliska mojemu sercu też i ją po prostu rozumiem w jakiś sposób to jaki rynek teraz będziesz, będziesz zmieniać? Rynek funduszy emerytalnych, bo <laughs> <iść> na emeryturę. <laughs> to jest niesamowite, że w pewnym wieku ludzie już chcą na emeryturę. Ja już też dochodzę do tego momentu w życiu. I to też chyba zależy od osoby, bo na przykład często z kimś się zamawiam, ktoś mówi, kurczę, co ty będziesz wtedy robił? Mówi, no, ja znajdę sobie zajęcie, no mam po mnóstwo. Tak? No, no, <laughs> można robić muzykę, można iść na spacer, poczytać coś, hmm. i spędzić czas z dzieciakami, coś zjeść i tak w kółko. Nie? I i podróżować i zwiedzać świat. Także myślę, że pomysłów byłoby dużo. Ale faktycznie yy, nie chciałbym chyba pracować, ale to znowu nawiążę na sekundę do rodziców, że jak widziałem, jak oni pracowali tak długo i tak ciężko, to przerażało mnie to, nie? I widziałem, że w ogóle nie są z tego zadowoleni i to nie jest dobre wyjście, nie? Przynajmniej w ich przypadku. Chociaż pewnie są osoby, które. Yy, ale to chyba na koniec też chodzi o to, żeby mieć taką wolność i żeby nie musieć pracować, a móc. Czyli jak wstaję w poniedziałek i mogę pójść na niektóre spotkania albo mogę zrobić niektóre rzeczy, to fajnie. Tak to Ale jak mam wbity kalendarz wiecie, od 9, do 18, 20, 21 i tak codziennie na przykład, albo jak przyjeżdżam do Warszawy, to mam tyle tych spotkań, no to faktycznie jestem po prostu potem zmęczony i nie za bardzo mogę, chcę, wypada odwoływać te spotkania, bo to są jakieś ważne rzeczy albo ktoś na coś czeka, no to to się robi trochę wyzwanie potem. A jak sobie poradziłeś z, z, z innym wyzwaniem, jak wam firma tak wystrzeliła i, i szybko się rozwinęła, zatrudniście tyle ludzi? Jak sobie poradziłeś i z sukcesem? Bo wiadomo, sukces ma zawsze dwie strony. Jest ta wielka no. radość, ale no, obowiązki również i nowe wyzwania. A z drugiej strony z zarządzaniem coraz większym zespołem i później coraz większym biznesem, który uzyskał kolejną nogę, czyli kawiarnie, no. showroomy. No to właśnie nie wiem, czy sobie poradziłem po prostu. No, liczby no to mówią, że jest szare tak. wyzwanie. Tego się nie spodziewałem. Wiesz co, no my w Trójkę, bo w Trójkę jak prowadzimy ten biznes od początku i tak jakby zarządzamy też wspólnie, więc mamy trzyosobowy zarząd i tak zawsze jak jest jakiś temat trudny, to szukamy gdzie są dwa głosy i idziemy w tamtą stronę, chyba mm -hmm. że ktoś postawi weto, bo taką mamy instytucję też w zarządzie i bardzo dobrze to działa, polecam trzyosobowe zarządy z fajnymi ludźmi. Natomiast no tak, to jest trudna sprawa, jeżeli nie jesteś do tego gdzieś tam stworzony tak w stu a ja na przykład nie jestem, chłopaki też chyba nie do końca, chłopaki wolą swoje jakiś tam trochę jakby swój obszar i, i nim się zajmować. Mi trochę spadła cała reszta po prostu, która została. No i to są trudne rzeczy, bo w zarządzaniu trzeba być bardzo systematycznym, codziennie zdrajwowanym, codziennie mieć dużo siły na to i jakby osoby po drugiej stronie, którym zarządzasz, one chcą mieć jednak szefa, który jakby wiesz, jest zawsze, jest przygotowany, nie że, nie wiem, jeździ po świecie cały czas i odwołuje właśnie spotkania, nie? Mm. Także wydaje mi się, że my nie jesteśmy najlepszymi zarządzającymi w tym, zarządzającymi w tym kontekście. I pewnie w którymś momencie przydałby się ktoś, kto za nas zrobiłbym, bo to trzeba mieć taką specjalizację po prostu konkretną, nie? Raz, trzeba być urodzonym pewnie takim zarządzającym, a po drugie zdobyć odpowiednią edukację. Także... No tym, jak firma nagle ci rośnie i wystrzeli, to skąd masz mieć doświadczenie w wielkiej firmie, Uczysz skoro się, otwierasz mało. No. Rzecz, tak, no, My od zawsze uwielbialiśmy korzystać jakby z takiej wiedzy z zewnątrz a, i ściągać ludzi, którzy wiedzą więcej od nas i, i są mądrzejsi od nas w tych dziedzinach, czy we wszystkich dziedzinach. A, I tak samo wspieramy się taką radą nadzorczą, która jest a, bardzo doświadczona i to nam mega pomaga każdego dnia. I my mamy może jakiś feeling, czutkę do pewnych rzeczy, znamy się na pewnych rzeczach, każdy na jakichś, nie wiem, mi się świetnie współpracuje z dostawcami, Jacek świetnie negocjuje, Marcin super ogarnia finanse, ale cała reszta jest do zaadresowania po prostu i trzeba zaufać ludziom i oddać to im, bo oni zrobią to lepiej. <laughs> piękne, piękne podsumowanie. W tym podkasie rozmawiamy bardzo dużo o, o trendach, więc chciałam tylko jeszcze zapytać, tak już bardziej na koniec, czy, czy masz jakieś mm, pomysły, przemyślenia na temat tego, co się będzie działo w kawie, w Polsce, nie tylko? No Myślę, że cały czas piękne lata przed branżą Speciality. A... Mam takie poczucie, że fajnie rozwijają się koncepty na świecie i pewnie w którymś momencie to będzie przychodziło bardziej do Polski, e, gdzie jakby stawiamy na, je, nie wiem, na jeden produkt, czyli się specjalizujemy bardziej, no bo dzisiaj faktycznie jest to też wasze statystyki mówiły, ile, ile kawiarni sprzedaje kawę, kawę wiadomo, e, ale też herbatę, ale też wino, tak, ile wino naturalne, ile piwo, e, 50% chyba piwo, chyba 70-80% wino, z czego tam 40% naturalne, tak. Coś takiego. Eee, I to pytanie, nie? Bo Jak się, się... pamiętał Łukasz? <grym> jak nie ty? Na, szczęście, <grym> na szczęście jest zapisane w tej pięknej książce o, e, na samym wstępie <grym> i super się w ogóle czytał ten wstęp. Bardzo wysokiej jakości jest ta produkcja. E, natomiast e, no jak sobie zobaczycie, nawet kawiarnie, które odnoszą sukcesy na świecie, gdzieś tam wspominałeś też o tym Blue Bottle e, kiedyś i no tam się idzie, masz kilka produktów tak? E, dwa ciastka i tak dalej, nie? Tylko... z Dubaju, z Zjednoczonych Emiratów, tak samo. Tak samo. Która się rozwija, no, wiesz, no, i, i w Azji, i w Stanach. też się i... pojawiają takie koncepty w Polsce, prawda? Mm -hmm. e, gdzieś tam kawałek, gdzie jest tańsza na przykład kawka, nie za dużo więcej, więc myślę, że to tak samo widać, że te koncepty herbaciane czy matcha, to się zaczyna w Polsce Gdzieś się otwierać i myślę, że to ma e, na pewno jakąś przyszłość, nie? że te specjalizacje, widzimy to też mocno po, po gastro, zobaczcie, nie? że kiedyś jednak kuchnia była bardziej wszystkim, a teraz masz miejsce tylko z jednym produktem czy z kilkoma, i tam się ustawiają faktycznie kolejki ludzi, nie? bo ludzie się specjalizują, znają się na tym e, i robią to dobrze. Więc myślę, że. Ja ze swojego ostatecznego punktu widzenia w tych miejscach zawsze jeszcze podziwiam merch, że tam zawsze jest jakiś ładny bardzo, nie wiem, ładna koszulka, ładne mm. filiżanaczki jakieś U takie, coś... takie. U nas to jest jeszcze na takie raczkuje, tak. ale też to jest super. No wyobraźcie sobie, że restauracja robi, powiedzmy, że robi, nie wiem, ramen i robi koszulki i ty kupujesz tą koszulkę i chodzisz w tej koszulce z ramenem jeszcze dumne, nie? No co, co lepszego może być dla takiego właściciela ramenowni, nie? Tak, pozdrawiamy z wszystkich wyle. właścicieli ramenowni i podrzucamy ten, ten pomysł. Tak, no ostatnio merch zrobił Wujaszek Lifestyle i, i to był Zresztą kawory. premiera w, w, w waszych kawiarniach. Pozdrawiamy Wujaszku. Tak, z Michałem Lobą to zrobili. A, a, a jeszcze patrząc na e-commerce i trendy w, w e-commerce, to jak sobie patrzycie na to, to jest w ogóle ciekawe. No, wiesz, ty masz świetny insight, które kawy się lepiej sprzedają, a z drugiej strony, czy lepiej się sprzedają takie akcesoria do ręcznego parzenia? Czy to idzie w kierunku automatyzacji? A czy może już ludzie mają pełne półki i kupują sobie tylko filtry, ewentualnie części zamienne? Jak to wygląda? To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj i znowu nie? dochodzimy trochę Bo do. Spec... Wydaje mi się, że za każdym razem mówisz, masz bardzo dobre pytanie, co sobie odpowiedź. Może po prostu taki dobry dziennikarz. <śmany> wydaje mi się też, że to też zmierza trochę do specjalizacji. My na przykład specjalizujemy się w kawie Speciality i to na przykład ciekawe, że u nas sprzedaje się głównie kawa pod przelewy, gdzie espresso jest jednak większym rynkiem. Mhm. Eee, U nas też. Świetnie sprzedają się akcesoria, trochę naturalnie, bo jednak jesteśmy dystrybutorem tych akcesoriów na to, i my sprzedajemy dużo więcej. I jakbyś spojrzał na nasze dane, tak by się okazało, że cały kraj pije kawę Speciality i robi ją w dripie i w Aeropressie. <laughs> Co raczej nie jest prawdą. Mhm. Z drugiej strony mamy inne komercy, e które specjalizują się w ekspresach i są ogromne, eee, ale gdzieś tam pewnie naturalnie już z tym żyją, mają taką klientelę, rozwijają się w tym kierunku i tak dalej. Okej. Okay. Także, ale na pewno co widzimy to, że bardzo szybko i to, to też pokazują e, dane globalne czy tam po, polskie duże dane, że faktycznie najszybciej rośnie cały czas kawa ziarnista e, i ten udział kawy speciality na pewno bardzo mocno się zwiększa. No, u nas widzimy to, gdzie wydawało nam się, że mm, jakiś taki, nie wiem, mały sufit mamy osiągnięty, to w tym roku ten pierwszy kwartał pokazuje, że w ogóle, nie wiem, wystrzeliła nam sprzedaż w e, e-commerce i kawy speciality szczególnie, więc... Gdzieś cały czas są jakieś duże pokłady, które nas prowadzą w takie jakieś e, obszary. I też zapytałem o te akcesoria, bo przeglądałem sobie ostatnio stronę Kofidesku e, i, i też patrzę na to, co ja mam na półce i to, co wychodzi nowego. No to kupienie nowego Aeropressu, na przykład w rozmiarze XL, no, dla mnie to jak fanaberia. Kupienie sobie Aeropressu GO no, być może, ale czy on jest naprawdę taki mały i, i, i potrzebny turystycznie? Nie. Opisujemy tutaj nowości, akcesoria w przewodniku i jest piękny zestaw z Hario turystyczny, ale jak chcesz kupić cały zestaw, on kosztuje 1500 zł. Nie wiem do końca, <gry> czy to jest dla polskiego klienta. I, i, i zdają się, wiesz, ile z tych osób, które sobie w domu parzą kawę, one cały czas będą inwestowały w ten sprzęt jeszcze. Czy w pewnym momencie Dobre. osiągasz taki poziom, hmm. że już masz, no jak już masz komesia jako młynek, no to w ogóle bajka. Zysk, jak śmiejecie? Z tego, że Kukasz, zaczął już mówi, że to dobre pytanie. O, dobre pytanie. <grystanie> A, okej, okay, już nie zadaj jakieś słabsze trochę. <grystanie> <grystanie> nie, nie, i zdałem się, jak, tak. i, 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 gdzie, gdzie jest sufit akurat w tym wszystkim. bo wątek jest ciekawy, faktycznie. Aeroplast to też jest w ogóle ciekawa historia, bo tą malutką firmę z Palo Alto e, jakiś czas temu e, kupił taki bardzo ciekawy fundusz inwestycyjny z Kanady, który kupuje takie butikowe, małe biznesy, które mm. robią 12-70 milionów dolarów i zamienia je w duże, no i oni tam. Kupili i wymienili już tego właściciela i zarząd, wrzucili tam swoich nowych ludzi zarządzających. I Aeropress właśnie wprowadza te wszystkie nowe produkty. Które świetnie się sprzedają. Naprawdę? Doskonale. Wow. Tak. Są po prostu, jest szał i. Bo to prawda, to nie było przez 20 lat żadnego nowego produktu Nie było. Był jeden. Alan, Alan Adler e, wymyślił sobie tego represa, tam rzucając tym swoim ringiem, nie? Który... I, i, I parząc kawę w mikrofalówce. Nie, no to jest w ogóle hit. Jak ja tam kiedyś pojechałem pierwszy raz i spotykałem się z tym Alanem Adlerem. Niesamowity w ogóle człowiek, który przyszedł na spotkanie z takimi wykresami z Wikipedii. Polska gospodarka, jak to się rozwija, to po prostu zrobiło na mnie takie wrażenie. I prawdziwy amerykański wynalazca, biznesmen mhm. No a ja... z drugiej strony w domu mam Aeropress Go, a w kawiarni Aeropress XL, więc. No właśnie, ale już tylko kończąc szybko tą historię, faktycznie wtedy jego takim general managerem był taki też niesamowity gość, Alex Trenant się nazywa, taki prawdziwy menadżer po Stanfordzie. No i mnie tam zaprosił na rozmowę i mówi: No, to jaką kawkę tam byś się chciał napić? A w sumie mam tam tylko jedną. No i mieli tą kawkę tam w ogóle nic nie sprawdzając. I patrzę, co on robi: Nalewa wody z kranu i stale tą wodę do mikrofali. Ja mówię: Co pan robi? Nie, mówię, no. Grzeje wodę na kawkę. Po amerykańsku. Więc y, to jest ciekawe, że ktoś wymyśla to, postrzega to w taki sposób, a branża zmienia mm. jeszcze w zupełnie inną stronę, nie? Więc to jest też takie... No i tych Aeropressów pewnie sprzedało się na świecie dzisiaj, nie wiem, miliony. Grube miliony. Grube miliony, więc to jest... Możesz też kupić podróbki. No, z tym mają ogromny problem ci dostawcy, nie? Tak samo właśnie, czy japońskie Hario, czy coś, to mm. są po prostu... To jest niesamowita lawina, wysyp, wysyp tego wszystkiego. I to pod ich marką, pod innymi markami. Harry to ma problem z Mario. Tak z <laughs> nim po sądach, coś tam, ale to. Kończymy tę rozmowę? No, możemy tak jeszcze sobie rozmawiać, bo mamy na, ma na pewno jeszcze bardzo dużo liczb w zanadrzu. Dyskretnie zerknąłem na zegarek i wiem, że Łukasz musi lecieć, Aga na musi spotkanie. lecieć, ja muszę lecieć, moi drodzy. E... Możemy zrobić, jak będzie dobro zrobić part tu kiedyś. Okej, okay, dobra. Ale wydaje mi się, że drugą część musimy nagrać o innej godzinie. Że dobra. jednak godzina nagrywania podcastu wpływa też na energię później w studiu. Dobra. No, to tak się umówmy. E... Ja, ja jestem na przykład wymęczony dzisiaj. To, 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 tak, ale to już... Ja dopiero się rozkręcam. Ja wiem, bo ty, bo ty żyjesz nocą, a ja za dnia. E, Łukasz Wichłasz, CEO i cofounder KofiDeska. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzięki że Kofi Desk też projekt KoffeSpox Polska. E, to dla nas bardzo miłe i też bardzo ważne. I wydaje mi się, i to jest e, taka wiadomość dla innych firm e, z branży, że nawet jeżeli na branży speciality, twój obrót to jest, nie wiem, 10 czy 20%, bo obsługujesz też dużych graczy, bo obsługujesz sieć obsługujesz sklepy convenience, to dbaj o tę branżę speciality, bo to ona ciągnie e, kawę tak do prawda. przodu, a nie robią tego e, sklepy, których są e, małych tysiące, tylko właśnie te małe kawiarnie i fajne dzięki projekty. Dzięki. dzięki bardzo. Dziękujemy <laughs> bardzo, dzięki. dzięki. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.